Siemaneczko, siemaneczko, tu Mr. Matej i witam was w odcinku z testowaniem map do LS-a 15. Dzisiaj testujemy sobie Pietrzychowice V2, czyli drugie wydanie Pietrzychowice. Pierwsze wydanie chyba było V2, coś jakieś błędy wielkie były i próbowali po prostu drugi raz, tak? Witam w drugiej wersji Pietrzychowice. Mapa jest powiększona dwa razy, aha, czyli po prostu mapa była za mała, to po dwa razy powiększyli. Stworzona przez Kubus 123 Stop Team, dobra. Startujemy. Zobaczmy, gdzie zaczniemy, czy coś mamy na początek. Zaczynamy od domku, tak? Na początek. No właśnie. To coś jest niedorobione. Czy już coś wylaki było? Coś nie tak było. Czekajcie, cofniemy się. Żadne. Czymś chciałem cofnąć się na mapę. Sprzedamy to wszystko, żeby można było coś mieć. Na jakiś dobry traktor. Dobra, sprzedaliśmy to. Sprzedaliśmy to, sprzedaliśmy. Dobra, shop. Kupiłem taki dobry traktor. Na chodzie. No może już nie. Dobra, kupimy tego case'a. Okej. Okay. Zacznijmy od tego, że to jest nasza farma. Przepraszam. Bramy są otwierane na zewnątrz. Tak, bramy są otwierane. Choć można przynieść to przez nie. Otwierane zaznamy właśnie od tego domku. Tak jak mówiłem. Gdy zaczniemy od tego domku, to zaczniemy od tego domku. Dobra. Wychodzimy z domku, widzimy po naszej lewej, prawej stronie jakieś takie dodatkowe obiekty. Betoniarka, żwir. Tu jakieś skałki, tu jest okno. No, nie, budynki, które można przechodzić sobie przez nie. Dobra, Matej. Przecież przez budynek, który się wyjdzie z niego. Dobra. Następny macie jakiś budynek, teksturkę budynku pewnie. Nie, to już był budynek. Tu macie drzwi otwierane, tak? Otwierane drzwi. Co, otwierane drzwi. Drzwi się otwierają. Oj, tego można wjechać, tu coś schować. Zwykle tam jest kolejny wjazd. A nie ma nic, czyli ta, tej strony jest jakiś. Nie zobaczymy. No i dzisiaj nie przejdziemy nic, a po prostu jest pusto, tak? Tam można zboże wsypać, czy coś tam, coś. Tutaj można zaparkować sobie. Czyli mapa taka. Taka sobie jak na razie. Tu zamkniemy, żeby. Tu możecie schować sobie traktor, bo tu bizona nie zjedzie chyba za bardzo. Tu macie wapno. To oczywiście żmijka do zboża. Tu wysypujecie zboże, żeby jak było z kosza i niby wysypujemy zboże. Tu chyba będzie sprzedaż BL. Mi się wydaje, że BL. Nie próbowałem. Jak na razie nie zamierzam. Jest. Przepraszam, że ziwa, ma jest za 15 druga, za 15 trzecia, dokładnie, polski czas, tu macie na kiszonkę, już godzina taka, że już zapominam co mam powiedzieć, tu otworzymy sobie, tu macie oczywiście na obornik, tak, obornik tutaj, macie jakieś teksturki, tu gdzieś krowy są, tu są krowy, tu musicie sobie wsypać dla krów. I dopadło ziwanie, to już nie odpuści. Tu macie jedno wejście. Nie wiem, to chyba się otwiera, tak? Tu drugie wejście. Tworzy się? Nie, tworzy się. Nie, nie tworzy się. Nie, przejdziemy, zobaczymy się, co tu chodzi. To jakieś zbugowane tamte drzwi były. Po prostu, widzicie, tu coś jest. A widzicie? Tu jest ten, ale drzwi się zbugowały. Się nie tworzył, dobre. Tu się nie tworzy, czy zbugowały. Tam macie taką mało, mniejszą farmę. Takiej bizon i dwa traktorki. Po
największa nic epizoda nie wyjdzie. Sklep, jesteśmy w sklepie. Sklep, typowy sklep. Więc nie ma nic do tego. Co do mapy, prawda? Mapa jest jeszcze nie jest spracowana w ogóle. Nie jest w ogóle spracowana. Niestety. A już tak się fajnie zapowiadało, że można będzie mapę zobaczyć, poglądać, ale nie. Mapa jest niedopracowana. Idziemy tu w lewo. Tylko nie wiem, co tu jest. A, pierwszy syp to jest skór zboża, tak? Ja tu kiedyś używam w 13 na swojej mapie, która była zajebista. Zajebista mapa. Widzicie, tu jest kolizjon. Kolizyjne. Nie pojedziemy, ten nie pojedziemy. Mapę tę powiększono dwa razy. Macie zboża, kukurydzę. Czytamy tu znów zboża. Tam coś jeszcze. A, tu zawsze idziemy się tam. Już nic nie będzie. Tu skręcimy sobie. Tu macie kolejne. Coś tu jest, co tu rośnie. No, Mateusz. Problem ma, nie wiem, nie pamięta. Ziemniaki może. Bądź kartofle, ja nie wiem, jak wy to mówicie. Czy trawę. Kartofle czy ziemniaki. Oj, ja widzę, że tu troszeczkę nie. Powiedziałem hop, zanim zrobiłem coś. Mapa jest trochę powiększona. Gdzie tu ukrywa drugie dno. Po prostu ukrywa. A, dzisiaj tutaj. Stoję z tego. Ziemia ogarnie mi tak szybko tutaj. Kukurydza, kolejne pole, znaczy trawa. Pojedziemy tutaj, to zobaczymy kukurydzę. I tak, to coś sypalne. Tutaj. Jezu, przejechałem przez ten. Czy to jest po prostu takie malutkie wieś? No to wy zdecydujecie, co jest, będziecie chcieć, czy wam się spodoba, czy nie. Ja wam tylko pokażę. Ale ocenię takie 7, mocne 7 będzie tym razem. Bo dwa gospodarstwa są. Się wydaje mi przynajmniej. Tak, dwa gospodarstwa. Piasek. Ja tu już chyba więcej nie ma. Dobra. Otwieraliśmy wszystko, żeby wam pokazać, co jak. Czy ten traktor pasuje tylko tam? Jedynie tu by wjechał. Ale pamiętajcie, że to jest grand gospodarstwa, to już jest plusik. Czyli te 7 dostaną, tak? 7 ja już na pewno wam dam. Kolejne kiszonkę, wapno, gnojewica, żuraw, no i tutaj trawka, są co? Czy tam sklep. Jeśli czegoś przegapiłem, to po prostu dajcie mi to w komentarzach, powiedzcie, że coś przegapiłem, a ty przegapiłeś coś. Tu macie pola, pola są nie, aż są takie małe. Ale przeciętne większe, to większe. Więc ja się tam z wami żegnam. Do zobaczyska. Dzięki za oglądanie. No i śmieczko, no 7 na 10. Jeśli chcecie tego więcej, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Powiedzcie, co na następną mapkę, jaką mam zrobić. I co? Do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć.